nowe słupy i okablowanie linii 400 kV. Pomiędzy elektrownią w Kozienicach a rozdzielnią w Miłosnej. Muszę powiedzieć, że dosyć szybko postawili te nowe słupy. Piękne. Posłuchajcie tylko dźwięku. Podejdę bliżej. Tam mamy nadajnik komórkowy w Dąbrówce koło Celestynowa. Sorry bardzo, że tak chaotycznie nagrywam, ale piękne. Powiem szczerze, bardzo szybko postawili te słupy. Myślałem, że będą się bardziej pierdzielić z tym. Przejdziemy przez krzaki. Jest to ogrom. Piękna miedziucha. Zobaczcie, jak daleko to sięga. Z elektrowni w Kozienicach aż do Miłosnej, do głównej rozdzielni na Warszawę i Janów. Tam mamy antenę BTS w Dąbrówce. Tu jakieś elementy i tak dalej. Jestem elektrykiem hobbystą i bardzo lubię sobie pochodzić, popatrzeć na takie rzeczy. Jest to bardzo... O kurde. Jest to sznurek, a myślałem, że kabel. Powiem wam szczerze, zajebiste te słupy. Zobaczcie, sama podstawa tego słupa. Popatrzcie tylko, jaki betonowy pal to utrzymuje. Zobaczcie, to jest już przygotowane na wstrząsy sejsmiczne w razie czego jakby przyszły, bo jest to na zasadzie zawiasu. Jest potężne uziemienie zrobione. Sama konstrukcja masztu też jest według mnie bajkowo zrobiona. Popatrzmy sobie z drugiej strony. Mamy tu zrobione porządnie uziemienie, tylko ja bym to jeszcze farbą zasmarował albo wazeliną techniczną. Mamy ładnie poprowadzone do ziemi. No, ale tu już by się przydało tą rudą zedrzeć i zasmarować. No i tu nam zostały elementy po montażu słupa, jakieś palety, skrzynie, takie inne pierdoły. Jak to normalnie po każdej budowie. No i powiem szczerze, zajebiście to szczerze wygląda. Jeszcze raz pokażę, zobaczcie. Nowa linia 400 kV, która idzie z elektrowni w Kozienicach do głównej rozdzielni w Miłosnej pod Warszawą. Byłem wiele razy tam, widziałem tą rozdzielnię, jest naprawdę ogromna. A tak sobie staniemy pod samym słupem, zobaczcie, czysta miedziucha. Zobaczcie na same te izolatory. Widzicie? Na zasadzie kołowrotu.
Ale piękne szkło. Jak pierdziele, jakie to piękne. Powiem wam szczerze, wybrałem się dzisiaj ze pieskiem na spacer. Mówię, podejdę, zobaczę, jak to wygląda. Mówię, coś tam słyszę, że druty obijają się. Mówię, podejdę, popatrzę sobie. Fajnie, powiem szczerze, to zrobili. Lepiej bym tego sam nie zrobił. Zobaczcie, jak się pięknie przewody mienią w świetle. I tam jest zakręt dalej. Ta linia skręca przez miejscowość Taborko-Celestynowa i idzie dalej przez Bagno Całowanie. A jeszcze raz zrobię zbliżenie na izolatory. Pięknie. O, tutaj możecie zobaczyć, jeszcze kawałek się da, nie, nie da się, już jest maksymalny, jeszcze troszkę oddalę, żeby wyostrzyć. Więc widzicie, na zasadzie kołowrotu jest to zbudowane. Mamy platformy diagnostyczne, potężne izolatory. No słuchajcie, tu będzie gigantyczne napięcie przepływało po tej linii. Ciekawe, jak to będzie szumiało, jak będzie prąd już przez to przechodził. Ja też jestem ciekawy. A piesek se trawkę je. Bo jak dla mnie, powiem szczerze, to dzisiaj mamy piękny, słoneczny dzień. Jest 1 stycznia 2023 roku. No i zobaczcie, kupę drewna, no bo wiecie, podczas takiego eventu stawiania nowej linii, to ile drzewa zostało wycięte. Wiecie co, powiem wam szczerze, się przejdziemy kawałek. Wow. Muszę powiedzieć, wow. Zobaczcie. Jak to jest zbudowane? No to jest po prostu majstersztyk niesamowity. To tam jest ekipa budowlana dalej. Powiem szczerze, że bajkowo im to wyszło. Wiem, że kogoś pewnie ten film będzie nudził, bo go nie obchodzą takie rzeczy, ale mnie bardzo interesują. To jest potężna linia. Tu nie ma opierdzielania się, wiecie, to jest 400 kV. Po prostu, wiecie, świat potrzebuje więcej energii. Miasta też potrzebują więcej energii. I niestety musieli zwiększyć przesył, bo kiedyś tu były inne słupy i szły po prostu trzy grube kable. I tyle, a teraz po prostu powiększyli ten arsenał. I nie dziwię się, po prostu większe zapotrzebowanie na energię i po prostu nie mogli przesłać większej ilości energii tymi starymi liniami, bo po prostu byłoby to nieopłacalne i mało ekonomiczne. Więc po prostu musieli zwiększyć możliwości samej linii. A zwiększyli to po prostu w ten sposób. Dodając więcej przewodów. Dając też większe słupy. Powiem szczerze, ja jestem bardzo za atomem w Polsce. Tylko ja jestem za elektrowniami atomowymi, dobrze zbudowanymi, gdzie nie będzie oszczędzania na materiałach, oszczędzania na jakości, oszczędzania na niczym, tylko będzie tam pchana kasa, potworne ilości pieniędzy, bo to ma działać, ma to być bezpieczne i ma to, nie wiem, trwać, czy tam służyć nawet przez 50-80 lat. I tak samo jestem, żeby w Polsce był, na całym ogólnie świecie budować elektrownie geotermalne. Bo geotermika to jest przyszłość tego świata. Zobaczcie, ropa naftowa za chwilę się skończy. Gaz ziemny już się kończy powoli. Katarowi już się skończyła prawie ropa naftowa. Dubajowi tym bardziej. To już jest początek końca. Ropy ogólnie jeszcze starczy na 12 lat. A każdy teraz powie, a tam to jeszcze 12 lat, tak. A co potem? Ktoś pomyślał?
Więc żeby nie doznać szoku energetycznego, to ja proponuję właśnie przejść na geotermikę w międzyczasie i atom. I wtedy nie zaznamy szoku energetycznego. Wiem, że mnie znacie z składania komputerów, budowania nietypowych rozwiązań komputerowych i robienia innych rzeczy, ale ja jestem elektrykiem, entuzjastą i hobbystą i mnie takie rzeczy właśnie bardzo interesują, a zwłaszcza jak mogę właśnie to nagrać i sobie pogadać trochę, wow, po prostu wow. Jest to ogrom. Jak ja pomyślę, jakie ilości energii będą tymi masztami przesyłane i przewodami, to aż nie umiem sobie tego wyobrazić. To są potworne ilości energii. Powiem lepiej, ja tu któregoś dnia przyjdę, mam taką starą antenę telewizyjną Dexa i podłączę jeden biegun, zerowy po prostu do ziemi, a biegun dodatni podłączę do tej anteny i postawię ją pod dom linią. A wiecie co się stanie? Ładowarka telefoniczna zacznie ładować telefon. Bo wytworzy się indukcja napięć. Bo wokół tych przewodów tworzy wam się pole elektromagnetyczne. A jeżeli pole elektromagnetyczne trafi na jeden biegun dodatni, na przykład od ładowarki, który będzie na antenie, to zacznie po prostu prąd do niej przesyłać. I ładowarka zacznie nam ładować telefon. Albo inne urządzenie. Powiem szczerze, mam gdzieś, ile ten film będzie trwał, ale naprawdę chcę wejść jeszcze na tą górkę i wam pokazać, jak to zajebiście wygląda, bo po prostu ja jestem zauroczony tym widokiem. Pięknie. Po prostu cudna linia. I ten dźwięk, posłuchajcie sobie. Tak, ktoś zaraz by powiedział, piorun burza elektryk w swoim żywiole. No, żeby, zdecydowanie. Wow. Powiem szczerze, wow, zarąbiście. Po prostu zarąbiście to wygląda. Sobie wejdziemy. Tu są dołki jakieś w tej górce, więc dlatego mi się tak ciężko idzie, ile drzew zostało powycinanych, żeby tą linię postawić. O, to zobaczcie, jesteśmy na szczycie górki. A to jest niezła górka, bo tu często ogniska robię. Nieraz byłem tutaj podczas burzy z piorunami, to piwo sobie piłem na przykład. I zobaczcie, jak daleko to sięga i tam jest dalej zakręt. No powiem szczerze, zdyszeć się można. Tak, niech piesek sobie biega. O. O, i tu tak samo mamy różne pozostałości. Czysta miedziucha. O. Teraz będzie lepiej widać. O, tam jest daleko ekipa budowlana. I robią tam dalej właśnie maszty. Ale to bajkowo wygląda. Ja mieszkam właśnie w specyficznej miejscowości, gdzie mam takie piękne właśnie widoki. Mam tu piękne tereny do jazdy rowerem, więc dlatego Riverside'em pruję tędy bardzo często pod tą linią, bo lubię szum przewodów, napięcia przepływającego przez nie. Często nawet sobie tutaj przesiaduję i robię godzinę przerwy.
No jest tu spokój i cisza i można, powiem szczerze, posiedzieć, pomedytować pod taką linią. No dobra, będę kończył. Chyba. Jeszcze się napatrzcie na ten widok, ale piękny. Dobra, trzymajcie się, na razie.